Co by pan życzył Kazimierzowi na najbliższych 5 lat? Żeby nie zatracić tego wie pan, tej tradycji Kazimierza. Żeby tego nie zatracić, żeby tego nie zaprzepaścić. To, co zostało w Kazimierzu bardzo cenne, to to, że ludzie, zwłaszcza malarze, malują, stale są uwrażliwieni i żeby to nie zanikło, żeby to nie zaprzepaściło się. Czy nie sądzi pan, że Kazimierz się komercjalizuje? O, oczywiście, tak, bo z tym się zawsze łączy. Jeśli jest twórczość malarska, to ona często jest bliska komercji. Oczywiście nie trzeba się bronić przed tym, żeby sprzedawać obrazy, żeby te obrazy poszły w lód, jak to się mówi. Malarz musi za to żyć tak samo. Musisz prawda? Czegoś żyć, ale żeby to nie było... za wszelką cenę. A tak jest? Tak bywa. Żeby to nie było za wszelką cenę, żeby sprzedać obraz za wszelką cenę. Czym dla pana jest miasto Kazimierz? Taką enklawą, wie pan, gdzie się odsapuje od spraw zwyczajnych, gdzie się odpoczywa. I jest to, wie pan, jest to miejsce, gdzie można sobie pozwolić na chwilę spokoju, ciszy, na chwilę relaksu, odizolować się od wszystkiego. W Kazimierzu można to zrobić, bardzo łatwo. Jaki okres był najlepszy dla Kazimierza? Mi się zdaje, że to jest ruchome bardzo, bardzo ruchliwe. I nie można tak powiedzieć, że dla Kazimierza było coś najważniejszego. Dla Kazimierza jest wszystko ważne, ale najważniejsze to jest to, że ludzie chcą być tutaj, chcą tutaj przebywać, wracać i wracać do niego i wracać. Wydaje się, że tak pospolicie mówiąc, wracać do tego, z czym mieli do czynienia, to znaczy łażenia po galeriach, wie pan, coraz to teraz się namnożyło tych galerii i wracać do tego jak można powiedzieć, tak można powiedzieć, że uzdrawiać się. Uzdrawiać. To nie jest jakaś magia? Magia. To jest wielka magia. To. Wie pan co, ja widzę w pana obrazach jakąś taką magię. Jest to magia, rzeczywiście magia Kazimierza. Magia Kazimierza, do którego się wraca. Ludzie wracają. Nie wiedzą czasami, nie potrafią tego określić, dlaczego wracają, dlaczego chcą być. A to w tej galerii chcą być, a to w tej galerii chcą być. A to nie tylko w galerii, ale w tej atmosferze Kazimierza chcą uczestniczyć. No myśmy z Bartkiem stwierdzili już dawno temu, że Kazimierz to jest takie miejsce bardzo magiczne, które ma swój klimat, tak. Bo wokół może lać, a w Kazimierzu będzie piękne słońce. Tak, tak, oczywiście, tak. Co takiego jest w tym Kazimierzu, że jest inny niż reszta miast wokoło? Mam wrażenie, że tutaj rzecz polega na
na tym czymś, co jest dane niewielu miastom, miasteczkom, że ludzie tutaj chętnie wracają, chętnie tutaj przebywają, bo tutaj jest taki spokój, cisza, taka, powiedziałbym, nostalgia. Czas się tu zatrzymał? Można tak powiedzieć, że czasami tak się zatrzymuje czas. A może woda? Może i woda, tak. A coś o swoim malarstwie jeszcze. Jak pan maluje te obrazy? Własnoręcznie. Dobrze. Jak się pan zabiera do malowania obrazy? Wie pan, co to jest taka... Czy to jest długi proces? Nie. Ja panu powiem. To są takie powody do malowania. Jedzie się w plener. Ja na przykład samochodem jeżdżę i maluję z samochodu najczęściej. Mam pracownię w samochodzie. I wie pan, malarzom jest potrzebne, często malarzom jest potrzebny jakiś piękny motyw, panorama, jakaś nieprawdopodobna sceneria obrazu. Mnie wystarczy światełko na źble traw. Mnie wystarczy. Ja jadę szosą, hamuję, bo widzę oświetloną źbłę. Magia przyrody. Źbłę trawy, wie pan, jakieś światełko na chmurce. I to wystarczy. Inspiruje. To wystarczy, prawda? Zapamiętałem. Obraz, który od paru lat mam ciągle w pamięci, twój, Jurku. To był nieduży obraz. Nie wiem, może 30 cm na 27 czy coś. To był taki nokturn zimowy, z rynku malowany. Wydawałoby się, że temat prozaiczny poprzez studnie. Ale fara była taka, że w ogóle jej praktycznie nie było widać. Była zamieć śniegu. Wiesz, i właśnie ty, o czym mówiłeś, o tym światełku gdzieś na źble trawy, a tam się światełko w tych podcieniach tej kamienicy, gdzie obecnie takie bardzo dobre lody są sprzedawane, pamiętasz? Tak. Świeciło się światełko, takie mgliste światełko. Fara była praktycznie w tej nawałnicy burzy, zamieci śnieżnej rozmyta. Wiesz, ja chciałem ten obraz kupić, ale to przyjechałem za tydzień, już po prostu on znikł. No i do tej pory sobie nie mogę tego odżałować, bo to był właśnie klimat Kazimierza, o którym Jerzy mówił, za którym jakby tęsknimy, do którego wracamy. On był tak fantastycznie oddany. To była tajemniczość tego Kazimierza, to była jego wielka i nostalgia za Kazimierzem, który gdzieś tam tkwi nam w tyle głowy. Właśnie za tym Kazimierzem takim uśpionym, gdzieś listopadowo-grudniowo-styczniowym, prawda? Wydawałoby się opustoszałym zupełnie z ludźmi, ale który właśnie taki Kazimierz zapamiętuje. Znaczy młode pokolenie malarzy będzie takie jak wasze pokolenie? Czy dorośnie do tego, żeby miał taki poziom? Myślę, wie pan, że tak, że oni są wrażliwi. To polega rzecz na wrażliwości malarskiej, takiej typowo malarskiej. Jeśli ktoś jest wrażliwy, to jest wrażliwy na wiele rzeczy. A szczególnie na krajobraz, na atmosferę, na piękno przyrody, etc. I mam wrażenie, że ci młodzi ludzie również są wrażliwi bardzo. I należy się spodziewać, że będzie to kontynuowane, wie pan. Troszkę w innej formie może. Oczywiście, tak. A te pomysły, co teraz realizują, wystawa w Grodarzu? To też jest ciekawa. No może niech pan swoją taką opinię. Ciekawa inicjatywa. I bardzo ciekawa, moim zdaniem. Ta taka dostępność sztuki
dla wszystkich, bo wszyscy mogą to zobaczyć. Nie muszą koniecznie wybierać się gdzieś na jakąś wystawę, na jakiś wernisaż, ale mogą to zobaczyć blisko. A co będzie, jak grodarz wyleje? Sztuka popłynie. To popłynie. Nie, on nie wyleje, bo to jest... już jest zatkany bardzo.